Witam Chciałem przedstawić sytuację którą tak naprawdę celowo można powiedzieć się dałem wkręcić bo od samego początku powiedziałem, że nic z tego nie wyjdzie ale jak to się mówi jak trzeba czasami, czasami się dać wkręcić jakieś dziwne sytuacje od początku się ten sklep nie podobał, że po prostu no, łamana polszczyzna nie do końca sprawny, jeśli chodzi o odnośniki sklep. Ceny dziwne. Jednych produktów nad, dziwnie niskie, drugich produktów dziwnie wysokie. Ale mówię, taki impuls mówię, a może zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiem, że niektórzy mnie zjedzą, że żale się, że kurde dają się wydymać i tak dalej. Nie, to nie chodzi do końca o to, żebym się dał wydymać, czy coś, że, że się żale, bardziej to jest przestroga, tak jak czytałem komentarze, w, że niektórzy ludzie naprawdę w to wierzą, że jak coś zamówią, to że to do nich przyjdzie, z takich dziwnych sklepów. I, I po prostu chciałem się przekonać, co przyjdzie, czy o w ogóle cokolwiek przyjdzie. Bo jakby nic nie przyszło, to wiadomo, że nic bym nie nagrał, ale że przyszło to, co przyszło. Po prostu nagrywam jakikolwiek film, żeby po prostu pokazać ludziom zasady działania tego typu sklepów. Ten sklep, każdy by sobie pomyślał, że jest, urwie się kontakt i tak dalej. Kontakt z tym sklepem jest. I jest coś takiego, że zamówione były coś takiego, ala, wózki takie samochodziki, raczej znaczy samochodziki, takie wózki trzykołowe, z czego dwa koła są e, napędzane i kieruje, steruje się tak jak w czołgu, powiedzmy, dwoma joystickami, e, że po prostu jeden joystick działa za jedno koło, drugi joystick działa za drugie koło. Z Fisher Price'a. Były te jeździki Bo to dokładnie zdjęcia Zdjęcia tych jeździków były Tych oryginalnych Fisher price'owych Co kosztowały w Polsce Przynajmniej jak patrzę na jakiś tam sklep Już nie pamiętam Nazwy mniejsze o to w okolicach 1500-1600 zł No i tutaj dziwna cena Taka 150-155 Już nie pamiętam Mniej więcej w okolicach 155 Tam z przesyłką jakąś taką dodatkową Yy, paciło się 160 parę złotych yy, no mniejsza o to mniejsza o to, bo to i tak nie przyszło także mniejsza o to i chodzi o to, że nie, czytałem komentarze na facebooku, że tam dziewczyny się po prostu żaliły bo one tam oczekiwały, że to przyjdzie wiadomo, że ja tego linka od znajomej dostałem co ja o tym sądzę? No, i tak no ogólnie, tak szczerze powiedziawszy, pierwszy, no, no fajne, fajne, póki jeszcze tak zwany szał, szał, że tak powiem, ale jednak, kurde, no z tymi sklepami się chińskimi ma do czynienia i tak dalej. No, i po prostu zacząłem czytać y y regulamin. No, i ten regulamin taki, kurde, nie do końca jasny, takie, kurde, zap zapowiadało się jakimś abonamentem czy coś takiego typu, no ale mówię, zobaczymy, jakoś to, z tego się później będziemy wykręcać. No i zamówiłem, tam, tam poczytałem, w cały ten sklep przeleciałem, bo tam specjalnie dużo tego czytania też nie było, przeleciałem cały ten sklep, no i mówiłem, zobaczymy co przyjdzie, czy w ogóle coś przyjdzie, Za, zamówiłem oczywiście z tą dodatkową przesyłką rejestrowaną, oczywiście przyszedł numer nadania, oczywiście przez tam ileś dni nic się nie zmieniało, sklep oczywiście zniknął, oczywiście mowa o sklepie Polaki Shop, i te, No i po prostu. Ale w efekcie wczoraj wieczorem przyszło coś takiego. Zamiast tam tych dwóch, bo miał być jeden wózek, plus drugi gratis. To oczywiście. Nawet dwóch tych yy, gadzin, gadzin, że tak powiem, <grywka> tych dinozaurów, bo to chyba dinozaur. Nawet dwa dinozaury nie przyszły, tylko jedna sztuka tego dinozaura. Patrzyłem na cenach na AliExpress, to bez, bez przesyłki, bez kosztów przesyłki, 11 zł to kosztuje, a z darmową przesyłką na AliExpress coś koło 18 zł. To różnica 155 zł, czy tam 160 parę zł, tam dodatkową przesyłką, to i tak wychodzi po prostu. Dużo, dużo, dużo poniżej tej kwoty, tak. I skontaktowanie się ze sklepem, bo mówię: Nie będę się kontaktował na razie, zgłaszał tego czegoś takiego na policję czy coś, tylko zobaczymy, jak zareaguje. Czy będzie kontakt w ogóle ze sklepem? Oczywiście, kontakt ze sklepem był. Sklep sobie zażyczył, żeby im to odesłać. Na, na własny koszt, oczywiście na nasz koszt, yy, że ja mam po prostu zapłacić za przesyłkę towaru, którego tak naprawdę nie zamówiłem. To jest taka celowa zagrywka ze strony tego sklepu, że przysyłają byle co, żeby przysłać jakieś takie dziwne yy, przesyłki. Wiadomo, że nikt odsyłać nie będzie, ze względu na to, że koszty odsył, ods odesłania tego do Chin, jak patrzyłem yy, na. Pooglądowe ceny wysyłki to od 170 do zł za odesłanie czegoś takiego z powrotem, po prostu do, do pod adres, który oni sobie tam życzą. I dopiero, że jak się im odeślę, to to, że oni pieniądze oddadzą za, za odesłanie. No, wiadomo, że to jest bez, bez Nieekonomiczne po prostu, żeby to odsyłać w tym przypadku. No to oczywiście kontakt yy, był najsprawniej. Wyszedł kontakt, od, odpisywanie do sklepów w czterech językach. Polskim, angielskim, holenderskim i chińskim. W tych trzech, czterech językach yy, wszystkie maile im przesyłałem, po prostu przez, yy, przetłumaczyłem to wszystko przez translatora Google. I po prostu najszybciej po prostu odpowiadali wtedy bardziej rzeczowo. Jak im się w ten sposób napisał, tak jak pisałem im po polsku czy po angielsku, to odpisywali tak jakby z, z automatu jakieś głupoty, po prostu tak jakby nie rozumieli. A jak się nie odpisywało w ten sposób, że w wszystkich możliwych językach, które mogą oni tam, co ten sklep tak naprawdę z tymi językami powiązywałem, to jakiś kontakt taki większy. Wobec czego po ostatnim mailu przypuszczam, że kontakt się już urwie. I, I po prostu trzeba będzie zgłosić sprawę, sprawę już do organów ścigania. Nie ze względu na to, że ja oczekuję, że te pieniądze odzyskam, ze względu na to, że marne szanse są i jak ktoś się liczy z tym, że te pieniądze odzyska, no to musi się yy, mocno zdziwić, chociaż zawsze spróbować można. Zgłoszę po prostu na policję ze względu na to. Żeby po prostu, gdyby się udało tej osoby namierzyć, to żeby po prostu takie dziwne zagrywki y, ukracać, nie ze względu na to, że ja liczę na to, że pieniądze wrócą, co bardziej, y, że może, może po prostu takie patologie handlowe, takich cwaniaczków internetowych, pseudo można powiedzieć, bo to y, prędzej czy później te osoby i tak wpadną. Ale jak się ich nie będzie zgłaszało, to oni sobie będą robić to, co im się żywnie podoba, i jeleni, tak zwanych, bo też mo mogę się w tym przypadku do tego zaliczyć. Chociaż, tak jak mówiłem na początku, zrobiłem to z pełną świadomością, ale jak mnie ktoś zjedzie, no to ma pełną, pełną, pełną że tak powiem, że daje, daje taką yy, pożywkę taki, tego typu osobom na ich działanie, że się po prostu, że im statystyki nabijam. No ale ogólnie bardziej to jest działa na zasadzie yy, nauki, inaczej. Yy. Nie ma filmów tego typu yy, za wiele po prostu są ogólnikowe filmy, nie ma te, jak się wpisze, taki polaki shop", bo to są wiadomo, że to są sklepy yy, otwierane na chwilę i które za chwileczkę znikają, także, także po prostu ten film będzie, choć, żeby chociaż był jednej, jednej osobie przydatny, żeby nie, 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 nie dała się wkręcić w tego typu sklepy. Nie, nie, po prostu nie zamawiać z żadnych sklepów niewiadomego pochodzenia, ktoś yy, widzi, że ma sklep, yy, czy to w Polsce, czy gdzieś i widzi, że nie ma ruchu w tym swoim sklepie, po prostu bo sobie otworzył, to sobie będzie handlową na yy, portalach yy, ogólnodostępnych typu Allegro tak jak w Polsce, czy tam Ebay, Amazon czy też tak od Chińczyków są AliExpressy i tym podobne, ale to żeby robić zakupy w takich bardziej pewnych sklepach, aniżeli sklepach, które są niewiadomego pochodzenia, także nie ma czegoś takiego jak ryzykowanie, także yy, ktoś, kto nie chce utopić pieniędzy, to nie ma czegoś takiego jak nadmierne okazje w internecie no, dziękuję ślicznie za uwagę bo się za bardzo rozgadałem o tak naprawdę niczym Miłego dnia życzę i nie dawajcie się. Jak przydał się, proszę o udostępnienie, żeby po prostu ten film się rozszedł na zasadzie nauki. A nie po prostu, żeby po prostu ktoś sobie myślał, o, dał się wydymać i teraz się żali. Właśnie nie żale ze względu na to, że się dałem wydymać, bo tam te 160 zł wiadomo, że to jest jakiś pieniądz, ale nie jest taki pieniądz, żebym ja to tak mocno odczuł, ale są ludzie, którzy te 160 zł mogą rzeczywiście odczuć i to jest ukierunkowane ku tym osobom, żeby się po prostu. Nie dawali, nie dawali. A zwłaszcza, że tacy ludzie najbardziej się dadzą wykolega, wykolegować ze względu na to, że, że okazja, okazja, a okazja czyni złodzieja, jak to się mówi, tak? No, miłego dnia, życzę jeszcze raz. Powodzenia, hej.